Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na film o tematyce jedzeniowo-gadżetowej. Mianowicie postanowiłam, że będę kręcić taką serię kuchniowe love, czyli produkty spożywcze albo gadżety, które się sprawdzają u mnie w kuchni po prostu. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba taka seria i zapraszam do oglądania. Na pierwszy rzut pójdą produkty spożywcze i już bez zbędnego gadania od razu przechodzimy do rzeczy, bo wiecie jak to u mnie jest, jak ja się rozgadam, to będzie za długo potem. Pierwsza rzecz jest to błonnik witalny i słuchajcie, ja ten błonnik, znaczy niekoniecznie ten, po prostu błonnik witalny biorę 3 razy dziennie, przed każdym posiłkiem 20 minut i on po prostu zapobiega zaparciom, reguluje pracę jelit, 100% naturalny. I tu jest 80% nasion babki jajowatej i 20% łuski nasienne babki jajowatej. I słuchajcie, jest to kompozycja naturalnych składników dostarczających wysokojakościowego błonnika oraz dobroczynnych śluzów do diety. Nasiona oraz łupiny babki jajowatej pod wpływem wody pęcznieją w przewodzie pokarmowym, wydzierając śluz oraz pobudzające ruchy perystaltyczne jelit. I ten też błonnik powoduje to, że węglowodany są mniej wchłanialne. Także jest to niezbędne w mojej diecie, bo ja mam dietę o małej zawartości węglowodanów, przez co mała zawartość błonnika, więc muszę ten błonnik dostarczać w takiej postaci, a że jest to naturalna postać, to żadnej krzywdy nie ma, żadnej chemii dostarczanej. Kolejną rzeczą są pomidory suszone i może to nie jest żadne odkrycie, ale zawsze myślałam, że są pomidory tylko takie w oleju suszone. Jakie było moje zdziwienie, jak zobaczyłam właśnie te pomidory w Biedronce. I nie pamiętam jaka jest ich cena, ale naprawdę nie są drogie, jest tutaj 100 gramów, niska zawartość tłuszczu, pomidory suszone na słońcu są przepyszne. Starczają naprawdę na bardzo długo do różnego rodzaju czy sałatek, czy sosów, więc bardzo Wam polecam te pomidory. Te pomidory w oleju są też fajne, bo ten olej na przykład można użyć do smażenia, żeby ten aromat pomidorowy przeszedł do jakiegoś dania, ale żeby ograniczyć właśnie zawartość tego tłuszczu w diecie, to ja stosuję te pomidory właśnie suszone na słońcu. I z takich jedzeniowych rzeczy mam jeszcze tutaj jogurt i może to też nie jest żadne odkrycie, ale ja mam wykluczoną laktozę z diety, dlatego stosuję produkty bez laktozy i ten akurat jogurt mi najbardziej smakuje z tych dostępnych na rynku. Jest to jogurt z Zott, Primo, jogurt naturalny, bez laktozy. Jest on taki dosyć gęsty, kremowy. W Kauflandzie są takie jogurty całe zielone, z jakimiś tam tutaj maziejkami, ale nie pamiętam dokładnie jaka to jest firma i on tak niekoniecznie mi podchodzi, ale ten z Zotta jest przepyszny, także jeżeli szukacie dobrych jogurtów naturalnych bez laktozy i z dobrym składem, bo skład jest tutaj mleko, białka mleka i żywe kultury bakterii, to jest koniec, także bardzo Wam polecam. I z produktów mlecznych mleko kokosowe i chodzi mi tutaj głównie o tą markę po prostu, jest to Ecomil i te mleka są bardzo takie gęste, treściwe i w normalnej, regularnej cenie one są dosyć drogie, bo kosztują chyba z 16 czy 17 zł z tego co pamiętam, ale często są na przykład w Leclerku promocje za 9 zł, więc się no jako tako opłaca, chociaż to i tak jest drogo, ale wiecie, te mleka roślinne no mają to do siebie, że są po prostu no droższe. I moja mama chyba z tego co wiem to najbardziej lubi te kokosowe, bo ja stosuję mleko po prostu bez laktozy, rzadko używam, chyba że jestem gdzieś w kawiarni, to sojowe, wiem, że to sojowe też nie jest zbytnio zdrowe, no ale ja używam tylko mleka do kawy, a to się tak nie pieni po prostu, dlatego używam po prostu bez laktozy. I z produktów spożywczych mam jeszcze Wam do polecenia 3 herbaty. Pierwsza herbata jest to herbata o dziwo owocowa z Liptona, malina i truskawka, te piramidki. Ja ogólnie nie przepadam za herbatami owocowymi, bo one są jakieś takie dla mnie kwaśne, no tak niekoniecznie, chyba że jest czarna z dodatkiem owoców, to wtedy tak. ale ta piramidka, po prostu są tak pyszne te herbaty, znaczy herbaty, ta herbata konkretnie jest przepyszna i nie jest taka kwaśna w smaku, przepięknie pachnie takimi landrynkami truskawkowymi, no nie jest to naturalna truskawka, tylko wiadomo, taka syntetyczna, ale mimo wszystko i tak to jest bardzo przyjemny zapach, nie taki mega sztuczny, także bardzo Wam polecam tą herbatkę. I kolejne dwie herbaty, są to herbaty z Biedronki, są to herbaty z Ramseya Earl Grey i od kiedy spróbowałam tej herbaty Earl Greya, jest boska, przepyszna i jakiś czas temu, ja wiem, może z miesiąc dokupiłam właśnie tą z cytryną aromatyzowaną i obie są przepyszne, tylko bardzo mocne i trzeba, jakby wiecie, pilnować tej herbaty, jeżeli nie lubi się mocnych naparów, bo bardzo szybko się zaparza. No i ten aromat Earl Grey, no po prostu miodzio i też za bardzo niską cenę w Biedronce możecie kupić te herbaty. I to by było tyle z produktów spożywczych i zostały nam 3 gadżety. Może ten najbardziej taki lubiany przeze mnie zostawię na koniec. Chociaż w sumie dwa są najbardziej lubiane, więc ciężko, no ale dobra. Zaczniemy sobie od czegoś, co też nie jest jakimś wielkim odkryciem i jest to taka zaparzarka. Ja, słuchajcie, jakiś czas temu przestawiłam się na kawę sypaną, ale niestety nie mogę zdzierżyć, jak są fusy i muszę te fusy odcedzić, dlatego właśnie korzystam z takiej zaparzarki, zaparzaczki, nie wiem jak to nazwać. I w Dublinie mam taką dużą, ale z tego względu, że ja daję dosyć dużo mleka i to mleko spieniam też, to niepotrzebna była mi taka duża i kupiliśmy w Ikei właśnie taką malutką. Także jeżeli szukacie takiej malutkiej zaparzarki, to w Ikei jest właśnie dostępna. I co do kawy, to mam coś, co może Was rozśmieszyć, ale ja miałam problem właśnie ze spienianiem mleka do kawy, bo w Dublinie mamy taką spieniaczkę, taką wiecie, taką malutką, miniaturową i ona niby dawała radę, ale trzeba było jeszcze w shakerze potem to mleko jeszcze do końca spienić, bo no tak nie do końca, niby było to mleko spienione, ale nie tak na fest. I tak się właśnie, jak przyjechałam tutaj do domu, do Elbląga, zastanawiałam, czym można to mleko spieniać. No i na początku to robiłam w shakerze, no ale niby się to mleko spieniało, było ok, ale tak szybko opadało. No i właśnie pamiętam, kto wpadł na ten pomysł, żeby użyć po prostu blendera, tylko wykorzystać tą nasadkę taką do ubijania, nie wiem, czy to białek, jajek. Także jeżeli macie blender z takimi wymiennymi nasadkami i zastanawiacie się, czym spienić mleko, to to tak mega spienia to mleko, że ta piana jest po prostu, nawet jak 3 cm nad szklankę, nad kubek nałożycie tej piany, to ona i tak Wam się nie rozleje, bo ona jest tak sztywno ubita, że to jest po prostu hicior. Także bardzo się cieszę, że to jest w domu i mogę sobie robić moje ulubione latte, bo taką kawę najbardziej lubię. I ostatnia rzecz, i to jest właśnie ten chyba najlepszy hicior, chociaż tak jak mówię, ten blender z tym spienianiem mleka to też jest hit, ale to jest termos do żywności. Nie jest to taki zwykły termos do kawy, no bo jak widzicie trochę inne ma wymiary i kształt. Jest to termos właśnie z taką nakrywką, z 3 części właśnie złożony. Tak wygląda w środku, jak zwykły termos. Ten jest akurat o pojemności pół litra. Jest to termos mojej mamy. My mamy w Dublinie 0,7 pojemność. I słuchajcie, jest to tak ułatwiające życie urządzenie, że możecie po prostu podgrzać sobie posiłek, czy to do pracy, czy na jakiś, nie wiem, biwak, czy jesteście w drodze. Podgrzać i zapakować do tego termosu i naprawdę trzyma to kilka dobrych godzin. Jest jeszcze taki trik, że na przykład możecie nalać wrzątku do tego termosu, podtrzymać kilka minut, wylać ten wrzątek, wtedy wsadzić jedzenie i wtedy gwarantuję Wam, że naprawdę nawet 6 czy 7 godzin Wam wytrzyma w takiej temperaturze gorącej ten posiłek. I mi zależało na tym termosie ze względu bardziej na Kamila, bo on zawsze brał do pracy kanapki i non stop ten chleb, kanapki i mówię, nie no, trzeba to skończyć, bo ile można tego chleba w siebie pakować. No i zaczęłam właśnie mu robić, czy to tam zupy do pracy, czy fasolkę po bretońsku, czy jakieś właśnie dania na ciepło, czy jakieś leczo i to się mega, mega sprawdza. Także jeżeli macie kłopot z posiłkami do pracy i zależy Wam, żeby te posiłki były ciepłe, to z całego serca Wam polecam. I nie wiem jak z termosami z innych marek, ale to jest akurat marka Esbit. Esbit. Wszystkie produkty, które dam radę znaleźć, to oczywiście tak jak zawsze Wam podlinkuję na dole w opisie. I tak, kochani, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku Kuchniowe Love. I mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Przesyłam buziaki. Do następnego. Pa, pa.